Tarnów Opolski, bo tarnina. W herbie gminy dobrze ją widać, jednak dziś po jej owoce sięgamy rzadko. A szkoda, przekonują mieszkańcy Tarnowa i na dowód mnożą przepisy na przysmaki z tarniny. Jej owoce i kwiaty stosowano od stuleci w medycynie ludowej. Miała też moc odpędzania złych mocy. Teraz jednak tarnina ma przyciągać. Na święto tarniny, które rusza już w sobotę 5 lipca i potrwa do niedzieli w Kosorowicach w gminie Tarnów Opolski. W programie wojewódzki przegląd amatorskiej twórczości artystycznej wiatraki, sporo dobrej muzyki, także tanecznej i pokaz kulinarny. Więc okazji do skosztowania tarniny z pewnością nie zabraknie.